Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Dzisiaj bierzemy się za podpędzanie bulw, jaskrów i anemonów. Słuchajcie, przywiozłam kwiaty, żeby Wam pokazać, jak to może wyglądać już niedługo w Waszym ogrodzie. Mam nadzieję, że zajrzycie i spróbujecie ze mną uprawy tych kwiatów. Zapraszam na ten odcinek. Szykując się do dzisiejszego wideo, pomyślałam sobie, czy ja znów będę siedziała z tymi wyschniętymi ośmiorniczkami i Wam je pokazywała. Na pewno chcielibyście zobaczyć, jak wyglądają kwiaty. Albo taką miałam wymówkę, żeby pojechać na Bronisze i kupić trochę kwiatów. Jak możecie zobaczyć, wokół mnie piękne bukiety i większość z nich to właśnie anemony i jaskry. Tutaj mam zawilce, czyli anemony, przepiękne. Fantastyczne kwiaty. Słuchajcie, ja uwielbiam je w ogrodzie, uwielbiam je w donicach. Jak już przejdziemy ten okres podpędzania bulw i wszystko się z nimi uda, to one fantastycznie w ogrodzie rosną i kwitną. Z jaskrami może nie do końca jest tak łatwo, ale jaskry nazywane są różami wiosny i są tak przepiękne, że jak już się uda i uda nam się wyhodować takie, jak powinny być, to satysfakcja jest ogromna. Także ja co roku próbuję z nowymi odmianami. Te piękne jaskry, które widzicie tutaj, to są takie typowo jaskry florystyczne. To są Italian Ranunculus, one są naprawdę olbrzymie. Te, które my kupujemy w Polsce, czy w większości miejsc, będą rosły jednak dużo mniejsze. Także nie można się spodziewać aż tak dużych kwiatów. Cały czas poluję na te właśnie takie odmiany duże. Widzę, że trochę się to zmienia, jeżeli chodzi o sprzedaż i myślę, że już za parę lat będziemy wszyscy mogli pozwolić sobie właśnie na takie kwiaty. Ale tak czy inaczej uważam, że są to rewelacyjne rośliny. Dla mnie zawsze były lekkim wyzwaniem, także co roku wsadzam je zarówno do grządek wzniesionych, jak i do donic i cieszę się, kiedy pięknie zakwitną. Moje zeszłoroczne kwiaty jaskrów były mniej więcej tej wielkości. Tutaj możecie zobaczyć takie florystyczne, trzy razy takie, ale nadal w bukietach one wyglądają fenomenalnie, świetnie w bukietach łączą się właśnie z zawilcami, czyli anemonami, fantastycznie wyglądają z tulipanami. Wtedy, kiedy u nas kwitną, możemy też już liczyć na bardzo dużą ilość bylin, także też można to łączyć w bukietach. Ja je po prostu uwielbiam, bo są takie delikatne, eleganckie, fantastyczne kwiaty. Natomiast anemony bez problemu będziecie mieć. Tej wielkości kwiaty. Odmiana, która wygląda bardzo podobnie, to jest Mr. Fokker. Piękna odmiana to też jest Lord Lieutenant. Są też różowe odmiany. Ja też w zeszłym roku miałam takie białe z takim muśnięciem fioletowym. Tamte akurat zamawiałam z takiego miejsca Farmer Gracie, ale rosną naprawdę piękne pod warunkiem, że te bulwki nam nie wygniją. To jest jakby największy problem, który można napotkać w trakcie tej naszej uprawy. I dzisiaj chciałam Wam pokazać metodę, jaką je przyspieszam, żeby zminimalizować ten problem. Te bulwki jaskrów wyglądają jak takie małe, zasuszone ośmiorniczki. Jak powiedzielibyście, co to w ogóle jest i jak z tego mogą wyrosnąć takie kwiaty. Zamawiamy je, one przychodzą w paczkach. Najfajniej byłoby zamawiać je latem, przyspieszać je czy podpędzać je jesienią i żeby one w takiej formie nam przezimowały. Ale to niestety jest możliwe tylko dla tych z Was, którzy nie mają dużych mrozów zimą. U nas bardzo często zdarza się minus 15 i nie ma szansy, żeby one przeżyły. Musiałabym podgrzewać szklarnię. Koszty są tak ogromne, że nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Ale dla tych z nas, którzy mieszkają w takim miejscu jak ja, można to zrobić bardzo wcześnie, czyli właśnie w lutym. I myślę, że efekty będą, w szczególności w przypadku anemonów, będą tak samo dobre. Natomiast w przypadku jaskrów one też oczywiście kwitną, natomiast kwiaty mogą być troszeczkę mniejsze niż z tych, które byśmy właśnie podpędzali jesienią. Zarówno anemony, czyli zawilce, jak i jaskry możecie bez problemu zamówić na Allegro. W większości tych sklepów, które sprzedają cebulę, tak samo dostaniecie je też w większości marketów takich ogrodowo-budowlanych. Także tutaj nie ma problemu z dostępnością, może być problem z odmianami, na których Wam będzie zależało. Są oczywiście miksy, ale właśnie jeżeli chodzi o zawilce, to przede wszystkim polecam Wam właśnie te odmiany Mr. Fokker i Lord Lieutenant. One są przepiękne, niebieskie, naprawdę
naprawdę świetnie wyglądają w bukietach i świetnie też wyglądają w donicach. To są świetne rośliny do tego, żeby je w donicach uprawiać. Kiedy takie bulwki do Was przyjadą, co należy z nimi zrobić? Przede wszystkim przygotowujemy sobie ziemię do przyspieszania, tak żeby proces, który zabierze nam kilka godzin, wykonać w jednym dniu. Nie robimy tak, że na przykład je namoczymy, a potem zostawiamy i po prostu trzeba to zrobić na raz. Przygotowujemy ziemię. Ziemia może być dowolna. Ja bardzo często używam ziemi do wysiewów. Nigdy nie miałam problemu z jej pleśnieniem, dlatego też wybieram tą. Część osób robi to w ziemi pomieszanej z perlitem, ale jaką ziemię będziecie mieć, jeżeli macie co do niej pewność, że ona nie ma tendencji do pleśnienia, będzie w porządku. Będą tam leżały przez około 2-3 tygodnie maksimum i potem będziemy je z tej ziemi wyciągać, także ważne jest, żeby to medium było odpowiednio nawilżone, nie za suche, nie za mokre i odpowiednia temperatura i wszystko pójdzie ok. Ja biorę się za to na początku lutego, dlatego że bardzo istotne jest dla mnie, żeby one zbudowały jak największą bryłę korzeniową, bo roślina, która zawsze tę bryłę będzie miała rozbudowaną dobrze, da nam więcej kwiatów i będą też większe, także dlatego tak wcześnie. Następnie bierzemy sobie miseczki, kubeczki, co macie, wrzucamy te nasze wysuszone ośmiorniczki, zobaczcie jak wyglądają, i namaczamy je w wodzie. Ja robię tak, że zalewam je po prostu taką letnią wodą z kranu i przychodzę mniej więcej co pół godziny i troszeczkę wlewam świeżej wody, mieszam tak, żeby był dostęp tlenu. Różne są opinie na ten temat, dużo osób mówi, że nie ma takiej potrzeby, ale ja zauważyłam, że jeżeli trochę wzruszę tę wodę, dodam świeżej, trochę tego tlenu wpłynie, mam mniejszy problem z pleśnieniem. To jest jakby pierwszy taki tip do tego, żeby one Wam nie pleśniały. Namaczamy je przez około 3 do 4 godzin, właśnie tak przychodząc co pół godziny i troszeczkę tej wody świeżej dolewając i następnie mamy je gotowe do podpędzania. Zobaczcie, jaka jest różnica. One mniej więcej 3 razy powiększają swoją objętość. Wydaje się, jakby po prostu były nieżywe, a potem nagle takie piękne, jędrne są te ich takie, nie wiem, czy to nazwać bulwki, no ale tej, co? Bulwy. No ale chodzi mi o te ich takie, jak ośmiornice, takie macki, ale to nie są macki. Jeżeli ktoś wie, jak się profesjonalnie ten fragment tej bulwki nazywa, to proszę napiszcie nam tutaj w komentarzach. Kiedy już mamy je nawodnione, możemy je zapakować do tac. Słuchajcie, ja w poprzednich latach, widzieliście to wideo, polecałam Wam po jednym takim, takiej bulwce właśnie z nawodnionej wkładać do doniczek P9. I potem, jak one sobie wystartowały, trzeba było pilnować, czy one mają sucho, czy mają mokro. Dość długo ten proces trwał. I w zeszłym roku wypróbowałam metodę przyspieszania ich wszystkich na jednej tacy. Wkłada się je do chłodnego pomieszczenia, w którym jest tak 8 do 15 stopni. Ja to robię u siebie w garażu, tam mamy dużo chłodni i trzymam je przy drzwiach garażowych. Także ta temperatura tam jest taka właśnie w okolicy 10 stopni. I one tam sobie raz tylko nawodnione siedzą przez około 2 tygodnie. Słuchajcie, rewelacyjnie puszczają korzonki, dużo lepiej niż to, co robiłam w tych P9-kach. Oczywiście zawsze traficie roślinę, która Wam może lekko spleśnieć albo w ogóle nie wykiełkuje. Po prostu tak jest, dostajemy jakiś materiał, który był lepszy, gorszy. To jest tak jak z nasionami, po prostu część może się nie udać, ale procentowo problem tego pleśnienia był naprawdę, to była 1 na 20, a nie, tak jak poprzednio mi się zdarzało, 4 z 9. Także tutaj wydaje mi się, że ten proces jest dużo lepszy i dużo mniej angażujący Was, bo w tym chłodzie ta taca dużo mniej przesycha, dużo szybciej to wszystko idzie, także ja zdecydowanie przy tej metodzie już zostaję. Pamiętacie, jak przedziwnie wyglądają te bulwki anemonów, czyli zawilców? One są naprawdę przedziwne. I większość z Was, tak jak ja na początku, zawsze dostaje takie wiadomości, Marta, którą stroną do tej doniczki to się wsadza? Przecież ten kształt naprawdę nie sugeruje, gdzie jest góra, a gdzie dół. Przyspieszanie ich na tacy też jest super, bo one sobie po prostu tam leżą. Jak położycie je trochę bokiem, czy nie tak jak trzeba, one puszczą korzenie w dobrą stronę i w dobrą stronę zaczną wyrastać nam liście. Także to też jest fajna metoda. Nie wsadzamy ich w nieodpowiedni sposób. Jest dużo łatwiej. Jeżeli chodzi o właśnie problem pleśnienia czy gnicia, tego one się robią takie miękkie, te bulwki pokryte właśnie pleśnią i jak je dotkniecie, to one niemalże wybuchają, taką, wiecie, obrzydliwie to po prostu wygląda. I w przypadku anemonów zwróciłam uwagę na to, że lepiej, żeby proces namaczania był krótszy, nie moczymy ich długo, nie przeciągamy powyżej 3 godzin namaczania. Mi się zdarzało namaczać je przez 24 godziny i zauważyłam, że im dłużej namaczałam, tym problem pleśnienia był
częściej występował. Także teraz moczę krócej, staram się dobrze nawilżyć właśnie te ziemie w tacy i one fantastycznie wschodzą. Trochę dłużej im się schodzi niż jaskrom, ale efekty są dużo lepsze. No dobra, czas ubrudzić dłonie. Napiszcie mi w komentarzach, kto tęskni za tym, żeby włożyć ręce w ziemię. Ja naprawdę wyjątkowo. Mam przygotowaną twardą tacę. Bardzo istotne jest to, żeby taca nie była miękka, ale nie dla naszych tych anemonów i zawilców, ale dlatego, że jak będziecie ją przenosić, żeby Wam to wszystko się nie wysypało. Miałam takie doświadczenia niejednokrotnie z takimi tacami, które są zbyt miękkie i wszystko wywaliłam gdzieś tam na podłogę. Także jeżeli robicie to po raz pierwszy, to polecam jak najbardziej sztywne tace, jakie macie tak naprawdę w domu. Coś, co będzie głębsze, będzie ok. Ja uwielbiam te sztywne tace z twardego plastiku. Część z nich jest już ze mną 7 lat i one nic się z nimi nie dzieje. Dla mnie to jest najważniejsze. Nic bardziej mnie nie wkurza, jak kupię jakiś plastik i on mi pęka, jest do wyrzucenia. Mam poczucie, że zaśmiecam wtedy planetę, także wolę takie, wiecie, porządnie wykonane. Do tego mam ziemię do wysiewów. Ja używam tej samej zawsze, dlatego że nigdy nic w niej nie pleśnieje i to jest po prostu dla mnie kluczowe. Do tego mam też letnią wodę w konewce. Będę dodawać tyle wody, aby ta ziemia była wilgotna, ale aby nie ociekała wodą. Także ja sobie tak dolewam po trochę, mieszam i patrzę, czy jak ścisnę ręką, to jest wilgotno, ale nie tak, żeby mi właśnie się ociekało po rękach woda. Także czas teraz zanurzyć dłonie w ziemię. Mieszamy. Trochę bałaganu przy tym może się zrobić. Najważniejsze, żeby... O, teraz Wam od razu pokażę, jaka to ma być konsystencja. Kiedy złapiemy kawałek ziemi, on ma być właśnie taki mokry, sklejać się, ale tu między palcami nie ma Wam przeciekać woda. To jest taki test dobrze nawodnionego podłoża do wysiewów w ogóle, także zawsze spróbujcie. O, teraz widzicie, kapie. Troszeczkę za mokre. Także już te wymieszane, takie dobre, będę sobie odkładać tutaj. Resztę mieszam, a to, co ścieknie, wpada w kolejne suche warstwy ziemi. Zwróćcie uwagę, że moja taca nie ma żadnego odpływu. Ona ma być szczelna i ma tutaj nam trzymać wilgoć. My jeszcze na górę nałożymy te takie, jak to się nazywa? Zawsze mam pokrywy, zawsze mam problem. Jak to się nazywa? Plastikowe pokrywy, ale nie ma znaczenia, czy to będzie plastikowe, czy to będzie druga taca. Chodzi o to, żeby one lepiej trzymały wilgoć. Jeżeli będzie tak, że troszeczkę Wam się przesuszy wierzch, to ja używam w sprayu woda. Delikatnie po wierzchu, ale nie tak, żeby to podlewać konewką, wiecie, i żeby tam na dole stała woda, bo będziemy mieć znowu problem z pleśnieniem, a to jest jakby najgorsze, co może nas w tym spotkać. Wykładam sobie teraz tę dolną warstwę tak, żeby około było 2-3 maksymalnie centymetrów ziemi na dole i na tym jeden przy drugim będę ustawiać moje bulwy. Najpierw będę ustawiać jaskry, pamiętajcie, że tymi nóżkami, mackami, czy jak będziemy je nazywać, do dołu, a tym takim elementem, z którego wyrosną nam pędy, do góry. I ustawiamy, ja robię tak, żeby już naprawdę być tutaj, mieć pełne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o to, że gdyby jeden zaczął mi pleśnieć, robię przerwy około 1,5 cm pomiędzy jednym a drugim. I oczywiście, jeżeli macie różne odmiany, to warto poustawiać je tak, żeby każda odmiana miała swoje miejsce. Ja sobie oczywiście włożę tutaj, mam znaczniki, także też poustawiam je tak, żeby pamiętać, gdzie była która. Zanim zasypię je ziemią, jeszcze powiem Wam, jakie mam odmiany. W tym roku Michael z Tulip Store zaczął sprowadzać właśnie włoskie jaskry i też chcę spróbować, jakie one wyrosną. Czy będą większe, czy nie będą. Zobaczymy. Tutaj mam odmianę Rosa Chiaro. Chiaro to się pisze po włosku. Podpowiedzcie ci, którzy mówią po włosku. Chiaro. Następnie mamy Salmon. Czyli taki łososiowy. Potem mamy Elegance Milka, ten jest różowy. I trzecia odmiana to Elegance Crema. Także jestem bardzo ciekawa, jak będą rosły. Nigdy ich jeszcze wcześniej nie miałam, także z ciekawością pokażę Wam też w sezonie, jak będą wyglądały i czy urosną duże. Ale domyślam się, że najlepiej byłoby, żeby to jesienią się udało. Bardzo chciałabym mieszkać gdzieś nad morzem, żebym mogła to zrobić. I teraz słuchajcie, bierzemy tak samo, tę samą ziemię, tak samo wilgotną, przysypujemy je tak, żeby były pokryte mniej więcej taką samą ilością ziemi, czyli 2-3 cm. Tutaj nie ma jakichś takich, wiecie, niesamowitych ilości, że każdy centymetr jest istotny. Ważne, żeby one były pokryte i ważne, żeby wilgotność była dobra, natomiast żeby nie było tam nie wiadomo jak mokro. W momencie, kiedy je przysypiemy, zaznaczymy sobie, jakie mamy odmiany, stawiamy coś na wierzch, wstawiamy do chłodnego pomieszczenia, właśnie tak od 5 do 15 stopni Celsjusza i czekamy.
Czekamy czasami po tygodniu, po 10 dniach, czasami nawet do 3 tygodni mogą te wschody się nam zacząć, ale nie będziemy widzieć niczego na wierzchu. Dopiero tak po 2 tygodniach, 10 dniach wchodzę i leciutko podkopuję i patrzę, czy są jakieś ślady życia. Na początku będziemy widzieć takie małe, białe korzonki będą nam się pojawiały i potem zaczątki liści. I w momencie, kiedy już będziemy mieć taką sytuację, że te korzenie puszczą, zobaczycie, to jest niesamowite. W zeszłym roku byłam po prostu w szoku, jak pięknie to wyglądało, ale nie możemy też tego etapu przeciągnąć, bo nie chodzi nam o to, żeby te korzenie razem nam się tam połączyły, tylko żeby one tutaj zobaczyć, które nam właśnie ruszą, które puszczą korzenie i już w ten sposób podpędzone będziemy przesadzać do P9. Jak one już mają korzenie i mają zaczątki liści, to jest dużo bezpieczniej, wiemy, że już nam nie będą pleśniały, możemy wtedy spokojnie podlewać, nie będzie tego problemu jak z tym przyspieszaniem w P9, także super. Chciałam jeszcze tutaj dodać kilka słów na temat tego, jak potem będę zajmować się tymi roślinami już po podpędzaniu. O tym oczywiście pokażę Wam to w następnym wideo, ale wiem, że czasami jak szukacie wideo, to wyskoczy Wam jedno, więc staram się te wiadomości i o jednym, i o drugim etapie zawierać w jednym i w drugim. Także robię tak, że przesadzam właśnie do P9 i do P9 wsadzam już je do ziemi, do kwiatów kwitnących, do doniczkowych. One wtedy mają tam na początek, na start odpowiednią ilość składników odżywczych. W ziemi do wysiewów tego nie ma, także wolę już do takiej ziemi sadzić i przenoszę je do szklarni. Jedne i drugie jaskry i anemony są roślinami chłodu. One nie lubią ciepła, także nie trzymamy ich w domu, nie trzymamy ich w ciepłym pomieszczeniu, w którym jest ciemno. One potrzebują dużo światła i niskich temperatur, ale nie mrozów. O ile zawilce, czyli anemony, przetrwają nam, myślę, mrozy bez większego problemu, tak jaskry bardzo źle na to reagują. Bardzo często możecie zobaczyć wtedy uszkodzenia liści. Tego oczywiście nie chcemy, bo albo roślina nam padnie, albo nie będzie dobrze przebiegała fotosynteza i ona wtedy nie będzie nam dobrze kwitła. Także bardzo istotne jest to, żeby je chronić przed mrozem. Trzymam je w szklarni, w tych doniczkach P9, one sobie tam rosną. Raz w tygodniu nawożę je nawozem z algami. Ja ten nawóz Wam podlinkuję na Allegro, jest dostępny, bardzo łagodny. Jeżeli nie algi, to możecie spróbować biohumusowymi, takimi delikatnymi nawozami, żeby coś tam im dać, ale żeby nie przesadzić na początku z nawożeniem. I czekam, czekam tak naprawdę na prognozy. Najlepiej one rosną oczywiście wiosną, także u mnie najlepiej sprawdziła się metoda wstawiania ich do donic. I na donicę, na 15-litrową donicę, czyli ona ma około 30 cm średnicy, wkładam 3 sadzonki jaskrów, tak dobrze mówię, 3 sadzonki jaskrów i 5 sadzonek anemonów w takiej dużej donicy. To jest odpowiednia wielkość do tego, żeby one dobrze kwitły. Pamiętajcie o tym, że jak rośliny będziecie wsadzać zbyt gęsto, to też to kwitnienie przebiega słabiej, ponieważ one z sobą konkurują o składniki odżywcze, korzenie się między sobą czepiają, nie mają takiego oddechu. Wiecie, my też lubimy mieć swoją przestrzeń, rośliny dokładnie tak samo. Także wysadzam. W zależności jaka jest prognoza gdzieś w kwietniu, a w donicach jest łatwiej, bo jeżeli są przymrozki, to ja mogę schować je do szklarni, a potem wystawić na piękne słońce w środku ogrodu. Także taką metodę też polecam Wam na pierwszy raz. Ja mam nadzieję, że nasze bukiety z ogrodu będą wyglądały równie pięknie w maju i będziemy w stanie zbierać nasze fantastyczne kwiaty. Jestem bardzo ciekawa Waszych doświadczeń w zeszłym roku z uprawą i zawilców, i jaskrów. Napiszcie mi, jak było. To nie są super proste rośliny. Jest dużo więcej prostych, ale dla mnie one zawsze były wyzwaniem i uważam, że efekty są fantastyczne. Także dla tych z Was, którzy się pokuszą w tym roku, to czekam na Wasze zdjęcia. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy mieliście problemy, to koniecznie piszcie w komentarzach. A jeżeli macie super sukcesy, to też napiszcie nam wszystkim w komentarzach, co się sprawdziło i co Waszym zdaniem działa. Najlepsza to jest taka wymiana informacji pomiędzy ogrodnikami. No dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Zaczął się luty, wracamy z wideo 3 razy w tygodniu, także mam nadzieję, że super, że zaczęliśmy od tego. W przyszłym tygodniu już oczywiście prace lutowe, pierwsze wysiewy, potem będziemy się brać za cięcie. Słuchajcie, ani się obejrzymy, będzie wiosna, piękne słońce, ptaki będą śpiewały, cebulowe będą kwitły, ja już się nie mogę doczekać. Luty jest krótki, damy radę. Wiem, że ostatnio mało tego słońca. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. Do zobaczenia w następnym odcinku.